kilka dni temu udostępniła na Instagramie. Przejęta aktorka w wulgarny sposób krytykowała działania Straży Granicznej, która miała brutalnie zachowywać się wobec imigrantów w obecności dzieci. Nazwała funkcjonariuszy Straży Granicznej m.in. Jej wpis był szeroko komentowany w mediach, a aktorka może mieć kłopoty, bo sprawą zajęła się prokuratura. Z wpisu, który pojawił się na Twitterze, wynika, że zakończono współpracę Kurde i Szatan i już nie zagra w serialu. Prezes TVP opublikował wpis, w którym zapewnił, że w telewizji polskiej nie ma miejsca dla osób, które nie szanują pracy polskich służb i wojska. Tym samym Barbara Kurde i Szatan nie będzie już grała w serialu. Jacek Kurski napisał: obrona polskiej granicy pokazuje, jak cenna jest praca polskich służb i wojska. W telewizji polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków. Kurde i Szatan nie będzie już więcej premierowo występować w TVP. Ze względu na wcześniej nagrany cykl, ostatni odcinek serialu z jej udziałem wyemitowany zostanie 6.12 bieżącego roku. Nagranie oburzyło wiele osób, a aktorka ostatecznie zdecydowała się usunąć je ze swojego profilu, a po jakimś czasie aktorka zamieściła przeprosiny. Jej wpis był szeroko komentowany we wszystkich mediach, a prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu w sprawie wulgarnego wpisu aktorki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie 8 listopada 2021 roku wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe na granicy polsko-białoruskiej, poinformowała PAP rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Obecnie zabezpieczany jest materiał dowodowy w sprawie, w szczególności treści dostępne w przestrzeni internetowej. Thank you.